Według WSI, cytując raport o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, Jacek Merkel, w nawiasie, w dokumentach operacyjnych nazywano go, cudzysłów, bankierem, działał z inspiracji Urzędu Ochrony Państwa. Urząd Ochrony Państwa realizuje wobec bankiera przedsięwzięcie, które są kontrowersyjne, budzą wątpliwości również z powodu celu, który ma być osiągnięty. Bankier zbudował sobie pozycję w sferze interesów, pełni rolę spinacza grup interesów o różnych rodowodach. Prowadząc działalność gospodarczą, bankier nawiązał kontakty polityczne przydatne dla aktualnych decydentów, w tym zagraniczne. Osoba bankiera może być, cudzysłów, kluczem do zrozumienia określonych zjawisk gospodarczych, które występują na naszym rynku telekomunikacyjnym i zbrojeniowym. Pan wspomina również w książce o rynku telekomunikacyjnym i początku układania tego rynku. Tak, ale czy moglibyśmy na przykład skoncentrować się w naszej rozmowie na rzeczach, o których wiem, na przykład, które są zawarte w książce? Pan mi cytuje dokumenty, do których się nie jestem w stanie w żaden sposób odnieść. Ja czytam pańską książkę, porównuję to z innymi źródłami, również do informacji, które pan przedstawił, nie jestem w stanie w żaden sposób się odnieść, a oczywistą rzeczą jest to, że lata 90. to był moment, w którym różnego rodzaju rynki się rodziły, też rynek telekomunikacyjny, ale to nie oznacza, że tam były jakieś wrogie spiski. Ja jeszcze raz mówię, z przyjemnością skoncentruję się w naszej rozmowie na tym, co do czego odnieść się mogę, bo do pańskiego raportu po prostu nie potrafię się odnosić. Raport jest raportem stworzonym w drodze ustawy o likwidacji wojskowych służb informacyjnych w Polsce. Jest raportem państwowym. Panie pośle, czy ma pan swoją teorię na temat Stana Tymińskiego? Bo to jest jedno z pytań, które w polskiej polityce jest ciągle otwarte. Kim był Stan Tymiński? Skąd się wziął? Kto go finansował? Z jakich powodów znalazł się w Polsce na początku lat 90. i dlaczego udało mu się pokonać Tadeusza Mazowieckiego? My byliśmy wtedy bardzo zaniepokojeni jako uczestniczy kampanii Lecha Wałęsy, ponieważ mieliśmy wrażenie, że to jest jakiś, oczywiście też bez żadnych dowodów, jeśli pan sądzi, że mieliśmy instrumenty zweryfikowania tego, to naprawdę jest ahistoryczne postawienie sprawy. Nie było instrumentów, żeby dowiedzieć się, skąd Tymiński. Z tego, co wiem do tej pory, to nie jest jasne, skąd on wziął pieniądze, jak były te struktury tworzone. W dużej części prawdopodobnie były tworzone przez ludzi starego systemu. Dla nas, ludzi zaangażowanych w kampanię Wałęsy, to było bardzo niepokojące, ponieważ wymykało się to takiej racjonalnej rywalizacji między obozem Tadeusza Mazowieckiego, który był znacznie mniej niż my radykalny i znacznie bardziej skory do kontynuowania takiej linii reform, a obozem Lecha Wałęsy, do którego należałem. I to był obóz znacznie skłonniejszy do zmian, do jak najszybszego rozwiązania parlamentu, do przeprowadzenia kolejnych zmian w Polsce. Obóz Tymińskiego to był jakiś kosmos kompletny. To byli ludzie, którzy nie mówili nam nic, ich nazwiska nam nic nie mówiły. Czy teorie spiskowe dotyczące udziału służb są możliwe? Oczywiście, że są możliwe. Proszę, ja nie wiem, czy to są teorie. Jeśli Józef Maria Kosecki jest po prostu zidentyfikowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, pseudonim X, tak samo jak partia, która później powstała, jeśli mamy informacje dotyczące tego, że to Roman Samsel, dziś już nieżyjący, przeprowadzał pierwsze wywiady, jeśli w końcu wiemy, że gdzieś w tle pojawiał się w czasie swoich podróży zagranicznych cesarz polskiego reportażu, to dzisiaj, po tych 25 latach, no, mamy przynajmniej jakąś intuicję. Pan przecież jest... Ja bym bardzo chciał, żeby powstała w tej sprawie rzetelna praca. Ja też pisałem tą książkę i z przyjemnością o tym rozmawiam z takiej pozycji historyka. Ja chciałbym, żeby takie źródła powstawały. Moim zdaniem ta książka, jak już ochłonie taki dym polityczny wokół niej, ona będzie cennym źródłem historycznym dla poznania przynajmniej jednego środowiska, ale dla poznania pewnych mechanizmów, które w Polsce funkcjonowały. Bardzo chętnie również poznałbym taką książkę dotyczącą Tymińskiego. To z oczywistych dla nas powodów wtedy było całkowicie wrogie środowisko. Środowisko z zupełnie innej bajki. Na szczęście środowisko, które musiało przegrać. A jak pan ocenia z perspektywy czasu znowu i z perspektywy tej wiedzy, którą zawarł pan, tych informacji, które zawarł pan na łamach książki, takie pojęcie układ, myśląc o Trójmieście, o Gdańsku?
Ja jestem oczywiście zrażony do pojęcia układ, dlatego że jak pan pamięta dokładnie, używano go jako taki wytrych przeciwko mojemu środowisku, mnie osobiście również. No, zarzucając układ warszawski, to był taki wytrych, nie wiadomo tak naprawdę co to było, w związku z czym mówiło się układ warszawski, układ warszawski, olaj Boga, to coś strasznego. Podczas kiedy nigdy nie było zdefiniowania tego, bo żadnych ani brudnych interesów, ani afer, co po latach zostało wyjaśnione i zweryfikowane zarówno przez pisowską prokuraturę, jak i platformową prokuraturę, która też by bardzo chętnie by coś znalazła. Więc ja, co do słowa, jak pan może sobie łatwo wyobrazić, jestem zrażony. Natomiast z całą pewnością teraz też podróżując po Polsce i widząc, jak wyglądają zwłaszcza małe miasta, mam absolutną świadomość, nie nadużywając słowa układ, że ta lokalna Polska czasami rządzona jest przez takie kliki ludzi, którzy obrośli urzędy, którzy nie pozwalają innym ludziom znaleźć pracę, jeśli nie są w strefie wpływów, którzy decydują o tym, co w danych, zwłaszcza dotyczy to małych miast, bo w dużych miastach ta weryfikacja jest znacznie pełniejsza. Ja wiele takich przykładów, w których są nieusuwalni radni, każdy urzędnik jest tak naprawdę z nominacji politycznej, widzę chociażby teraz podróżując po małych miejscowościach na Pomorzu Zachodnim czy w Lubuskim. Więc chłodno do tego odnosząc się i nie mówiąc tak, każde słowo układ jest bzdurą. Ja pamiętam, mam swoją lekcję w tej sprawie, ale też absolutnie nie zamykam oczu na to, że duża część Polski to są patologiczne sytuacje, w której władza jest skupiona w rękach małej grupy ludzi, która tą władzę nadużywa. Z tego punktu widzenia standardu, o który mi zawsze w Polsce chodziło, takiego standardu, w którym ludzie mają swobody co do wyboru swojej drogi życiowej, ale też mają gwarancję, że państwo nie pozwala na tworzenie się takich właśnie grup nacisku czy grup wpływu w lokalnych miejscowościach, jest dużo do zrobienia. I tutaj nawet jeśli ja nie lubię, czy jestem w konflikcie, sporze z iloma politykami, które podobnie zdanie wygłaszają, to nie mogę na to przymykać oczu. Ale panie pośle, dzisiaj pan wspomina o lokalnych układach. My w Telewizji Republika staramy się przyglądać nawet małym miejscowościom, w które tego rodzaju zależności występują, ale tutaj mówimy o grupie ludzi, którzy opisywani na łamach pańskiej książki na początku lat 90. są pewnym rozpoczynającym swoją karierę środowiskiem politycznym, ale jeśli przyjrzy się pan Trójmiastu dzisiaj, jeśli przyjrzy się pan, zresztą wie pan to bardzo dobrze, co robią dzisiaj ludzie opisywani przez pana nawet marginalnie. Wspomina pan o albumach, które wydawał Donald Tusk i o tym, że były one traktowane jak nagrody przez lokalną, wówczas rządzące środowisko gdańskie. Jeśli przyjrzymy się temu, co dzisiaj robi Janusz Lewandowski, dziś Janusz Lewandowski kieruje budżetem Unii Europejskiej. Jest na najwyższym szczeblu polityki gospodarczej, finansowej w Europie. Jan Krzysztof Bielecki, szef Rady Doradców Premiera. Wreszcie Donald Tusk, premier drugą kadencję. Czy to nie jest coś więcej? Pan wspomina tu wielokrotnie. Do finansów dostęp mieli tylko ludzie z Gdańska. Ja jestem z Gdańska i się pytam dlaczego. Okej. To są dwie przestrzenie, o których powinniśmy powiedzieć. Pierwsza, nie muszę, zwłaszcza dzisiaj, po tej haniebnej konferencji Donalda Tuska, pana przekonywać, że nie ma we mnie ciepłych uczuć ani do niego samego, ani do tego środowiska, ponieważ posługują się po prostu kłamstwem, pomówieniem. A to jest obrzydliwe i Donald Tusk kiedyś, kiedy środowisko liberałów było najbardziej przygniecione i przylgnęło do niego, do tych starych właśnie polityków, nie do mnie przecież, tylko do tych starych polityków pojęcie aferałowie i to było w latach 92-93, to on sam z obrzydzeniem mówił, jak to w polityce pomówienia nie powinny być stosowane. Więc z tej perspektywy człowieka, który nie ma ciepłych uczuć do Tuska, mogę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza. Środowisko gdańskie zawsze było hermetyczne i starało się mieć jak najlepszą pozycję. I z tej perspektywy oczywiście to środowisko odgrywa dzisiaj kluczową rolę w Polsce. Mała część tego środowiska. Tusk, Bielecki, Lewandowski to są osoby kluczowe dla tego środowiska. Czy to się na samorząd przekłada, już bym nie był taki pewny, bo wiem,
Być może nie jest to przedmiotem jakichś szerszych dywagacji w tej książce, ale wiem, jak było z próbą usunięcia Karnowskiego przez Tuska. Przecież to nie jest tak, że to była jedna ekipa. To było środowisko Ruchu Młodej Polski z Gdańska, które było inne niż środowisko liberałów. Szeroko opisywane między innymi w książce Ubek Bogdana Rymanowskiego. Tych zależności jest więcej. One wszystkie koncentrują się w tym miejscu Polski. No, w każdym razie to, co chcę powiedzieć, to to, że środowisko gdańskie i w KLD, i w polskiej polityce odgrywało bardzo istotną rolę przez te ostatnie lata. Prawdopodobnie dopóki ta grupa polityczna, tak jak mówiliśmy, czy w sensie nie tylko oni, ale też pewne pokolenie polityczne nie zejdzie ze sceny, to tą rolę będzie odgrywać. Natomiast nie jestem w stanie stwierdzić, oprócz rzeczy, o których bardzo otwarcie mówię w książce, tak jak przywołał pan sprawę relacji z władzami Gdańska. Nie jestem w stanie stwierdzić, do jakiego stopnia to jest układ zamknięty, jeśli pan by chciał takiego sformułowania. Bardziej filmowego. Panie pośle, czy środowisko polityczne, o którym pan pisze, czy środowisko polityczne, które jest opisywane w książce, Platforma Obywatelska, zostało założone przez Gromosława Czempińskiego, jak sam twierdził w wywiadzie? Nie wiem, skąd to jego stwierdzenie się wzięło. Mam wrażenie, że ono się wzięło z jakiegoś nadzwyczajnego poczucia Gromosława Czempińskiego, którego widziałem w momencie powołania Platformy może dwa razy w życiu, ale z całą pewnością jako bardzo otwarty sprawozdawca, jak mówię, tego procesu historycznego. Nigdy go nie było na żadnym ważnym spotkaniu, nigdy go nie było w żadnym gronie założycielskim. Ale oficerem prowadzącym Andrzeja Lechowskiego był, o czym zresztą jest mowa w książce również. Nie wiem, czy był, chyba był. Tak mi się wydaje, że był. Natomiast z całą pewnością to nie jest tak, że Andrzej Olechowski na przykład za rękę przyprowadzał generała Czempińskiego na jakieś spotkanie i mówił: słuchajcie, teraz Czempiński nam powie, jak to ma być. To kompletna bzdura. Nigdy czegoś takiego nie było. W żadnym istotnym spotkaniu nie uczestniczył. Proces tworzenia Platformy bardzo dokładnie opisuje. To był bardzo kluczowy moment, w którym z jednej strony udało mi się przekonać, bo Donald Tusk był w olbrzymim konflikcie z Olechowskim, udało mi się przekonać Olechowskiego, który był świeżo po wielkim sukcesie w wyborach prezydenckich, do tego, żeby się na to zdecydował, a z drugiej strony Maciej Płażyński zdecydował się odejść z AWS-u. I to był ten moment założycielski. I tutaj naprawdę doszukiwanie się jakichś spisków wydaje mi się po prostu nieracjonalne, bo ja byłem tam i widziałem, jak to powstawało. To nie było żadnych tajnych sprzysiężeń, tylko po prostu decyzja, która zapadła w ciągu jednego czy dwóch spotkań. Jednak Zyta Gilowska w wywiadzie, którego udzieliła w 2010 roku Rzeczpospolitej, mówi, że informacje o tym, że Platforma powstanie, otrzymywała od innego jeszcze generała Służby Bezpieczeństwa. Nie podała jego nazwiska, ale w wywiadzie twardo mówi, że słyszała o tym wcześniej.